Jutro w Waszyngtonie inauguracja prezydenta Joe Bidena, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych i wiceprezydent Kamala Harris. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało na ulicach Waszyngtonu, z tego, co widzimy z przekazów satelitarnych. Wojskowe ciężarówki, zasieki, kontrole, badanie ludzi. No, czegoś takiego dawno nie było. Małgorzata Szulc jest w Los Angeles. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Małgorzata jest korespondentką telewizji Republika i Poland Daily. Proszę Państwa, z właśnie zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. No i pytanie, czy te ciężarówki, wojsko i zwiększony poziom zabezpieczeń widać również no, na tak głębokiej prowincji Stanów Zjednoczonych, jaką jest Los Angeles? Widać to we wszystkich miejscach, a także w Kalifornii, w Los Angeles budynki federalne są ogrodzone. Co prawda akurat tutaj w metropolii Los Angeles nie ma takiej sytuacji, że jest wojsko i Gwardia Narodowa, ale jest w Sacramento. Tam jest powołanych 1000 żołnierzy, którzy pilnują budynków federalnych, lokalnego kapitolu i taka sytuacja jest we wszystkich 50 stanach. To jest pokazówka, czy rzeczywiście jest niebezpiecznie? Sytuacja, można powiedzieć, jest groźna, dlatego że te ostrzeżenia faktycznie o potencjalnej przemocy mogą okazać się faktycznie prawdziwe. W niedzielę było zupełnie spokojnie, zapowiedziane były też ewentualne protesty, odbywały się pokojowo w różnych miejscach. Tutaj w Los Angeles także też w niektórych dzielnicach. Nie było widać żadnych zamieszek, ale to się może wydarzyć i przyznam szczerze, że naprawdę jest taki niepokój, wręcz groza panuje tutaj pośród ludzi. Pytanie, czy to jest naprawdę, czy to jest nakręcane przez media? Prezydent Donald Trump, który ciągle jeszcze do jutra jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, zniknął z mediów przez 2 tygodnie. Niewiele wiemy, co robi, a może ty wiesz, czym się zajmuje ten polityk. Tak, a robi dużo. Niestety w mediach nie jest to pokazywane. Prezydent Donald Trump robi podsumowanie swojej prezydentury w Stanach. W zeszłym tygodniu był w El Paso w Teksasie. Jest to bardzo ważne miejsce strategiczne, a także sukces Trumpa, ponieważ udało się wybudować, przedłużyć mur graniczny, który jest bardzo ważnym elementem tej granicy, która no niestety nadal jest nieszczelna, ale szczególnie w obecnej sytuacji pandemii. Ważne jest, aby te kwestie usprawnić, żeby jednak było mniej nielegalnych imigrantów przechodzących przez tą granicę. Także to bardzo ważny element. Także przemówienie też, które niestety nie było pokazane w mediach w całości, gdzie prezydent powtórzył to, że nie namawiał do przemocy, a nie tylko, że nie namawiał, to wręcz przemoc na Kapitolu potępił. Także to jest następny element, który nie jest poruszany, a bardzo istotny element jego prezydentury. Także w tych ostatnich dniach, szczególnie jutro, to się może okazać, że prezydent Trump będzie po prostu był w stanie uniewinnić osoby, które są oskarżone o zbrodnie na Kapitolu. To znaczy w tym sensie, że właśnie tam doszło do przelewu krwi, ale to nie jest jeszcze ustalone. Także te 2 ostatnie dni są bardzo intensywne, a na pewno będą znaczące. Bill O'Reilly, nowojorski dziennikarz, pan, który znał chyba wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych od lat 80. osobiście, twierdzi, że użycie słów podżeganie do zamieszek, podżeganie do powstania we wszystkich amerykańskich mediach po tej środzie 6 stycznia nie było przypadkowe. To było uzgodnione pomiędzy redakcjami po to właśnie, by za te zamieszki zrzucić winę na Donalda Trumpa i zakończyć wszelkie dyskusje na temat sposobu, w jaki zostały przeprowadzone wybory. My zastanówmy się nad takim bilansem Donalda Trumpa dla Polski, bo chyba tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jest niezwykle pozytywny.
Bardzo. I szczególnie trzeba by tutaj przypomnieć rok 2017. Wspaniałe przemówienie, które wygłosił prezydent Trump, przedstawiając Polaków jako bohaterów. Faktycznie mówiąc o naszej strasznej historii w sposób prawdziwy. No właśnie, różniło się od innych tym, że mówił prawdę, nie? Który właśnie tak opowiadał o Polsce. Czyli po prostu pokazał sytuację II wojny światowej, to był 2017, a także nie można pominąć elementów polityki prezydenta Donalda Trumpa w kwestii Izraela. Przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, także to było też w 2017, także był to bardzo ważny, intensywny rok w jego prezydenturze. Media amerykańskie spekulują, czy Donald Trump będzie dalej znaczącym politykiem republikanów, bo wiadomo, że tą wprowadził do tej partii, w czasie swojej kampanii prezydenckiej wiele osób, wielu też nowych kongresmenów i senatorów się w partii republikańskiej pojawiło, więc czy Trump będzie miał dalej wpływ na republikanów po wyborach? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy rodzina prezydenta Trumpa nie ma ambicji politycznych? Jego syn Donald Jr., jego córka Ivanka, czy oni się nie wybierają, nie chcą stawać do wyborów? Myślę, że Ivanka, o tym się już teraz mówi, Ivanka może startować, no ale to jeszcze jest odległa przyszłość. Ta taka może w najbliższych dniach po wyprowadzeniu się całej rodziny z Białego Domu, co dalej? Są spekulacje, że prezydent Donald Trump będzie przenosił się na Florydę. Jutro też może się wydarzyć coś bardzo ważnego w Waszyngtonie. Właśnie kwestia kontynuacji impeachmentu. Jednak tutaj nie należy zapominać, aby to posunąć dalej, czyli z oskarżenia przejść w kontynuację, czyli że Senat miałby działać jako sąd, ale to by musiało być 2/3 Senatu musiałoby tutaj zagłosować. Jutro, czyli dzisiaj mówisz o tym, że Senat się dzisiaj zbiera. Dla ciebie to jest jeszcze jutro, dla nas już dzisiaj, a dowiemy się o tym, no właśnie, dowiemy się o tym w środę rano, czy Senat zadecydował, czy nie, bo Senat będzie obradował w godzinach nocnych w Polsce, więc... Tak. No zobaczymy. Usuwanie z urzędu, bo to jest impeachment prezydenta, który już nie rządzi, to jest chyba prawny potworek i podejrzewam, że nie znajdzie się większość 2/3 senatorów na coś takiego. Nie, i to by było w ogóle, co też jest ciekawe, zakończenie jego prezydentury, zastosowanie po raz pierwszy 14. poprawki do konstytucji. To właściwie nigdy nie było zastosowane i to by był jedyny element, który mógłby właśnie zaważyć na tym, jeśli w ogóle prezydent byłby osądzony, co raczej się nie wydarzy. Zostały 2 dni do końca jego prezydentury. No bo tak jak mówiliśmy, to mówimy o podżeganiu do powstania, do podżeganiu do zbrojnego usunięcia legalnego rządu. No nic takiego nie było, nic takiego nie powiedział. To jest po prostu wyciąganie kazuistyka, która chyba w dużej mierze jest powodowana zemstą osobistą osób, które to chcą przeprowadzić. Zemstą osobistą, można to tak powiedzieć. Co prawda 10 republikanów głosowało za tym, ale tylko 10. To naprawdę ja bym się tak tym nie przejmowała i to się jutro nie, znaczy dzisiaj, w Polsce dzisiaj nie wydarzy na 99% i prezydent Donald Trump będzie miał szansę na reelekcję, na podobne startowanie w wyborach, ale właśnie tak jak wspomniałeś, może to być Ivanka bądź jego zięć. To tutaj się naprawdę okaże i będzie to na pewno intensywny czas, bo po tym, że prezydent kończy tą kadencję. A mamy przykłady, tak kończąc, amerykańskich rodzin politycznych, które weszły na te najwyższe szczeble i do tej pory w dużej mierze polityczną stroną Stanów Zjednoczonych trzęsą. No, przykładem takim najlepszym było to, że przecież aspirując do wyborów prezydenckich w 2016 roku, Donald Trump usunął z konkurencji Jeba Busha, który był wtedy, wydawałoby się, murowanym kandydatem republikanów. Syn George'a Busha, no, rodzina Bushów bardzo wiele znaczy w amerykańskiej polityce ciągle. No i może pojawiła się nowa dynastia właśnie w postaci Trumpów.
to zobaczymy. Pewnie Kennedy, tak, właśnie, a teraz jako dynastia Trumpów. Myślę, że czas pokaże i pewnie tak będzie. To nie dynastia. Jest koniec. Dynastia Clintonów też chciała nią zostać, ale chyba z tego nic nie wyjdzie, chociaż nie wiemy. Może Chelsea Clinton jeszcze coś pokaże. Tyle, proszę Państwa. Małgorzata Schulz z Los Angeles. Pora położyć się spać w Los Angeles. My w Polsce już pracujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, dobranoc, do widzenia. A Państwa teraz zapraszam na część kulturalną naszego programu. Będzie niezwykle kulturalnie, ponieważ naszym gościem będzie Sławomir Łosowski.